Cześć, nazywam się Kasia, jestem uczennicą klasy 6 i dzisiaj Wam pokażę, jak przygotować czekoladowo-kokosowe herbatniki. A potrzebne nam będą 75 gramów kostki masła, 110 gramów, czyli około 1/2 szklanki cukru, jedno jajko, jedna łyżeczka ekstraktu z wanilii, 110 gramów, czyli prawie 2/3 szklanki mąki pszennej, szczypta soli, 125 gram czekoladowych groszków. Jak nie macie groszków, to może być taka zwykła czekolada. 5 łyżek wiórku kokosowych. Z tych składników będzie około 20 ciastek, ale to zależy od wielkości. Na samym początku do miski dodajemy masło, cukier i jedną łyżeczkę ekstraktu z wanilii. Następnie wszystko miksujemy, aby masa była gładka. Do zmiksowanej masy wbijam jajko. I przesiewam mąk. Do przesianej mąki dodajemy proszek do pieczenia. I szczypty soli. A następnie wszystko mieszamy aż do połączenia. Do wymieszanej masy dodajemy czekoladę. I 5 łyżek wirków kokosowych. Następnie wszystko mieszamy. Wmieszaną masę kładę na papier do pieczenia. I lekko zgniatam widelcem. Kładziemy do wcześniej nagrzanego piekarnika na 180 stopni na 10-15 minut, aż zrobią się złote. Po 15 minutach wyjmujemy ciastka z piekarnika i czekamy, aż ostygną. Smacznego!